Minął kolejny tydzień, czas więc na następne tematy, o których opowiemy w najnowszym wydaniu Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Przyszłe kadry Orlenu. Narada służb BHP. Orlen dla płocczan, tym razem dla seniorów. Zaczynamy od wizyty gości w naszej firmie. Tym razem odwiedzili nas studenci Politechniki Warszawskiej. Spotkanie było okazją do przybliżenia funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Studenci zobaczyli też go z bliska. Orlen w ramach Europejskich Dni Przemysłu 2019 zaangażował się w inicjatywę Dni Otwartych Przemysłu Rafineryjnego. Z tej okazji do płockiej siedziby firmy zaprosiliśmy studentów z kierunku Technologia Chemiczna Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku. Podczas spotkania mieli oni okazję poznać kierunki rozwoju przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego oraz informacje dotyczące wyzwań, jakie dla branży przyniesie najbliższa przyszłość. Ważnym elementem wydarzenia były prezentacje przygotowane przez obszar kadry, dzięki którym młodzi ludzie poznali szczegóły dotyczące praktyk, ofertę staży i pracy w PKN Orlen. Dni Wiedzy z Orlenem, które są organizowane i właśnie to, że możemy do Państwa na praktyki przyjeżdżać i że są organizowane dla nas staże i właśnie takie dni jak dzisiaj, gdzie się możemy dowiedzieć o tych stażach wszystkiego, o praktykach, no to jest dla nas bardzo przydatne, bo też podejmujemy świadomy wybór a propos praktyk, a propos staży i też dostajemy taką wiedzę w pigułce, jak to wszystko wygląda. Wiemy też, że pracodawca taki jak Orlen nas potrzebuje i to też jest bardzo motywujące, jeżeli chodzi właśnie o studiowanie tutaj na Politechnice. Studenci pod okiem przewodnika zwiedzili zakład produkcyjny oraz udali się na jedną z naszych stacji paliw. Służby odpowiadające za bezpieczeństwo i higienę pracy zorganizowały w Płocku Naradę Bezpieczeństwa Grupy Orlen. W sumie w spotkaniu wzięło udział około 70 osób odpowiadających za ten obszar w samym Orlenie i spółkach z grupy kapitałowej. Nadzór nad spotkaniami pełni Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pracownicy spotykają się co roku, by w ciągu dwóch dni omówić kwestie dotyczące bieżącej pracy obszaru, kultury bezpieczeństwa, a także wyzwania na nadchodzący rok. W trakcie narady wręczono nagrody w konkursie Liderzy Milionów Przepracowanych Roboczogodzin Bez Wypadków. Jak co roku wręczono także nagrody za Dobre Praktyki 2018 w grupie Orlena. Wspomnień Czar to tytuł koncertu, którym nasza firma zainaugurowała drugi już sezon spotkań płockich seniorów ze sztuką teatralną. Tym razem jednak nie słowo mówione padało ze sceny, prym wiodła bowiem polska muzyka. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się w Spółdzielczym Domu Kultury przy Krzywoustego, tam gdzie odbywają się również cykliczne spektakle dla dzieci. To był koncert, który na długo miał pozostać w pamięci widza. Beata Duczman wprowadziła w świat największych przebojów Anny Jandar. Zaśpiewała m.in. Staruszek Świat czy Tyle Słońca w Całym Mieście. Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc. Jest na co dzień aktorką Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz laureatką Złotej Maski. Przebojów Zbigniewa Wodeckiego seniorzy wysłuchali w interpretacji Stanisława Witomskiego, aktora Teatru Wit-Wit i wieloletniego artysty Teatru Muzycznego w Gliwicach. Był to wybór najbardziej lubianych i najpopularniejszych piosenek artysty, którego wielka kariera trwała nieprzerwanie przez 4 dekady. Podczas koncertu wybrzmiały m.in. Zacznij od Bacha, Z Tobą chcę oglądać świat i Lubię wracać tam, gdzie byłem. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnący kurz, na uliczki te znajome tak. Warto przypomnieć, że Orlen dla Płocka Kultura z Pasją to projekt realizowany z myślą o emerytach i rencistach z naszego miasta. Jego inauguracja odbyła się w marcu 2018 roku. W tym roku seniorzy będą mogli oglądać przedstawienia i koncerty 7-krotnie od marca do czerwca oraz po przerwie wakacyjnej od września do listopada. Kończymy piłką ręczną, ale w nieco młodszym wydaniu niż ma to miejsce zazwyczaj. Jest ku temu konkretny powód. Juniorzy Orlen Wisły Płock zostali mistrzami Polski. Droga do złota wiodła przez Kwidzyn. Tam właśnie został rozegrany finał Mistrzostw Polski. W półfinale turnieju płocczanie pokonali gospodarze, a finał wygrali jedną bramką z Legnicką Siódemką. Początek dość mocny, zaczęliśmy dobrze, odjechaliśmy na 4 bramki. Przeciwnik dogonił przed przerwą. Po drugiej połowie 15 minut gry bramka za bramkę i ponownie nasz odskok. Nerwówka na koniec, 3 ostatnie minuty wyszli do nas każdy swego, ale udało się i mamy to. Po raz kolejny okazało się, że szczypiorniak to sport, w którym tradycja gry dla polskiego zespołu przechodzi z pokolenia na pokolenie. Cała rodzina piłka jęsa, więc już od małego kierowano mnie w ten sport i nie żałuję zdecydowanie.
W najlepszej siódemce turnieju z polskiego zespołu znaleźli się lewy rozgrywający Paweł Kowalski, prawy rozgrywający Krzysztof Młodziejewski, bramkarz Jakub Kozłowski i lewoskrzydłowy Mikołaj Czapliński. Jak widać, Mikołaj Czapliński już zadebiutował podczas meczu z Pogonią Szczecin. Oczywiście naszą ideą i pomysłem jest to, aby nasi juniorzy w przyszłości zasilali pierwszy zespół Orlen Wisły Płock. Poza okazałym pucharem, medalami, radością z mistrzostwa na podopiecznych Krzysztofa Kisiela i Roberta Jankowskiego czeka jeszcze jedno wyróżnienie. Nagrodę od czwartek, piątek, sobota pojadą na turniej do Kielc w ramach przyjaźni polsko-węgierskiej. Zagramy spotkania z Pikiem, z Wesprem i z Kielcami. Przed juniorami jeszcze dużo grania w tym sezonie. Czas na dokończenie sezonu w pierwszej lidze. Nasz program dobiegł końca. Następne wydanie Studia Grupy Orlen oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam i do zobaczenia.